Miasteczko zostało zaatakowane. Dracula, mumia, potwór doktora Frankensteina oraz jego narzeczona to tylko niektóre z nieszczęść, jakie spadły na mieszkańców. Jesteście jedyną nadzieją na ocalenie miasteczka. Każdy z potworów, z jakim przyjdzie wam się zmierzyć, posiada wachlarz straszliwych mocy. Stańcie do walki przeciwko różnym kreaturom i wspólnie stawcie im czoła. Pokonajcie wszystkie potwory, nim całkowicie wpadniecie w szpony horroru. Cześć, z tej strony Karolina oraz Krzysiek. Kanał Gryfinka. Ile nieszczęść może spaść na jedno niewielkie miasteczko? Wiecie co? Jeżeli gramy na niskim poziomie trudności, to dwa. Jeżeli na średnim, czyli tak jak my, to trzy. Jeżeli chcemy, aby było bardzo trudno, to cztery. Tak, dzisiaj nawiedzą nas trzy potwory i my będziemy próbować obronić naszą biedną mieścinę. Na stole wylądowało Horrified, czyli gra od wydawnictwa Ravensburger. Tutaj wydawnictwo nam podrzuciło egzemplarz gry do przygotowania materiałów. W tym materiale pokrótce opiszemy, w jaki sposób grać w Horrified. Zagramy pełen dwuosobowy gameplay i na sam koniec podzielimy się naszymi wrażeniami. Mam nadzieję, że będzie krócej niż zwykle. Tak, Krzysztof? Nie damy, wiesz, popisu? No, 30 minut? 40? To może usuńmy jednego potwora i będzie szybciej. Nie, no Krzysztof, to musi być, wiesz... Wyzwanie. To musi być wyzwanie. W Horrified zagramy od 1 do 5 graczy. Sugerowany czas rozgrywki to 60 minut, a bieg gracza to 10 lat. Możemy sobie tutaj ustawić poziomy trudności. My ustawiliśmy na średni / wysoki, jako że potwór z Czarnej Laguny oraz wilkołak są właśnie na poziomie średnim, natomiast mumia już jest na poziomie wysokim. Nie zdecydowaliśmy się na Frankensteina i jego narzeczoną ze względu na to, że ilekroć oni są w grze, tylekroć przegrywamy. Właściwie to można by powiedzieć, że ilekroć gramy na cztery potwory, w sensie przeciwko czterem potworom, to karty nam się kończą w talii i przegrywamy. W tym miejscu chciałam wam przypomnieć, że macie możliwość wsparcia naszego kanału poprzez kupienie nam kawy. Link do kawy znajdziecie w opisie na dole. W opisie na dole znajdziecie również linki do Board Game Geeka, serwisu Gramy w Planszówki, do wydawcy, jeżeli chcielibyście poczytać coś więcej o tej grze. A teraz wyłożymy wam pokrótce, w jaki sposób gramy w Horrified. Oto nasza mieścina, która została nawiedzona przez trzy nieszczęścia i dziwnym trafem wszystko skumulowało się po lewej stronie planszy. Łącznie z nami. Łącznie z nami. Nie wiem, czy to już w tym momencie sugeruje nieszczęście, które nas czeka za jakąś, nie wiem, godzinę, kiedy będziemy kończyć rozgrywkę. Mam nadzieję, że nie. Dobra, no więc tak. Na mapie mamy podświetlone ścieżki, po których będziemy się poruszać. Mamy lokacje. Nie można nam wchodzić na tereny wodne, czyli tereny wodne są zarezerwowane dla Laguna. Krzysztof, masz przy sobie rogale? Nie, ale mogę skoczyć do kuchni. Tak mówisz? Czyli są w domu. Dzisiaj walczymy przeciwko mumii, potworowi z Czarnej Laguny oraz przeciwko wilkołakowi. Mumia będzie od nas wymagała złamania klątwy. Będziemy musieli tutaj tymi skarabeuszami troszeczkę poruszać. Potwór z Czarnej Laguny, no musimy po prostu odkryć jego leże. Natomiast wilkołak, no oczekuje na... Znaczy oczekuje, on wcale nie oczekuje, tak? My będziemy próbowali stworzyć antidotum, tak? Na likantropię. Krzysztof postanowił być odkrywcą, czyli Krzysztof będzie zielony, natomiast ja jestem inspektorem, będę pomarańczowa. W pobliżu planszy powinniśmy również wyłożyć talie potworów oraz talie bonusów. Białe karty są nam przydatne, będziemy je otrzymywać, jeżeli będziemy pomagać obywatelom miasta. Natomiast czarne karty to są karty potworów, które będą aktywowane co rusz i co chwilę. Powinniśmy mieć również właśnie obywateli, którzy są włożeni w tym miejscu oraz kości. W zależności od tego, które potwory biorą udział w rozgrywce, musimy jeszcze nałożyć specjalne nakładki na niektóre lokacje. I tak, spójrzcie na mapę. Mumia będzie korzystała z muzeum, potwór z Czarnej Laguny będzie korzystał z obozowiska. To właściwie to my będziemy korzystać z tych lokacji, a on zaczyna na lagunie, tak? Dokładnie. I poczekaj, jeszcze jest nasz wilkołak, tak? I musimy nałożyć specjalną nakładkę laboratorium, pieszczotliwie zwane blablatorium. Natomiast sam wilkołak zaczyna w posiadłości. Tak? Tak jest. Ty zaczynasz obozowisku, ja na posterunku jako inspektor. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że te nakładki są tak jakby w kolorach danego potwora, więc łatwo jest je znaleźć i zlokalizować. I tak muzeum ma taki kolor piaskowy, czyli kolor figurki właściwie. Kolor też się pokrywa, jest fioletowy, brązowy. To taka drobna ciekawostka, którą gdzieś tam wynaleźliśmy podczas rozgrywki.
Podczas próby odbicia miasteczka będziemy próbowali po prostu pokonać te potwory i pokonanie potworów, jak i każda jedna rzecz związana z nimi będzie bazowała na przedmiotach, które będziemy zbierać z mapy. Mamy trzy bazowe kolory przedmiotów, niebieski, żółty, czerwony. Będą one porozmieszczane po mapie, zresztą sami zauważcie, przedmioty mają przypisane lokacje, w których powinniśmy je umieścić. Tak samo jak potwory mają konkretne kolory przedmiotów przypisane do akcji, które będziemy wykonywać. W zależności od tego, którą postacią gramy, możemy wykonać jakąś konkretną liczbę akcji. Ja mogę wykonać 4 akcje za to, że gram inspektorem. Mam również akcję specjalną, czyli umieszczam swojego bohatera na polu zajętym przez dowolnego potwora. Krzyś natomiast... Ja gram odkrywcą, a właściwie to odkrywczynią i moją akcją specjalną jest właściwie to teleportacja i mogę się przenieść na dowolne pole, tylko nie pole z wodą. Prawda? I masz 3 akcje. Tak, i mam 3 akcje, więc jestem ograniczony tymi akcjami, ale bonus mam taki, że mogę po prostu jednym skokiem przenieść się na drugi koniec mapy. I teraz co możemy robić w trakcie tury? Możemy się poruszać, możemy pomagać mieszkańcom, czyli po prostu ich troszeczkę do siebie przyciągać lub odpychać. Możemy też podnosić dowolną ilość przedmiotów z pola, na którym jesteśmy. Możemy odpalić naszą akcję specjalną, bo akurat my mamy akcje specjalne, więc będziemy z nich sobie korzystać. Jest jedna postać, która tej akcji specjalnej nie ma, ale za to ma 5 akcji takich podstawowych, prawda? Więc tak jest. Coś za coś. Możemy też korzystać z nakładek, czyli z tych miejsc, które zostały zmodyfikowane, tak jak mam tutaj laboratorium, muzeum czy obozowisko. Możemy próbować też pokonać potwora i każdy potwór ma inne wymogi, tak jakby tego, co musimy zrobić, aby go pokonać. Przy mumii będziemy zbierać czerwone przedmioty, przy potworze Czarnej Laguny będziemy musieli mieć set z tego, co pamiętam, natomiast wilkołak też będzie od nas wymagał już na sam koniec, tak? Na sam koniec przy pokonaniu 6 przedmiotów. Wygrywamy chwili, kiedy pokonamy wszystkie potwory, przegrywamy chwili, kiedy znacznik terroru wpadnie na ostatnie pole na swoim torze lub gdy skończy nam się czas, czyli skończy nam się Czarna Talia. A Czarna Talia kończy się, okazuje się, że czasami jednak za szybko. Tura gracza polega na wykonaniu naszej własnej tury, czyli po prostu wykonaniu akcji, które nam będą akurat odpowiadać na dany moment. I później fazie potwora, czyli dobraniu właśnie karty czarnej. Ale myślę, że tutaj w szczegóły już sobie wejdziemy w chwili, kiedy będziemy rozgrywać pierwszą. Wydaje mi się, że tak będzie turę. Najlepiej. Tak, postanowiliśmy troszeczkę zmodyfikować te nasze zasady, żeby nie było przydługo i żeby nie rozwalać tego, co wybudowaliśmy i nabudowaliśmy na planszy. Także słuchajcie, myślę, że teraz przejdziemy sobie, bo takie podstawowe idee tej gry zostały wyłożone, tak? Czyli jakieś takie reguły, których powinniśmy się trzymać, a teraz przejdziemy sobie do gameplaya i w trakcie pierwszej tury poopowiadamy Wam więcej po prostu na... Bardziej szczegółowo. Tak, bardziej na przykładach, tak? Także chodźcie razem z nami, spróbujemy odbić to miasteczko z łap. Łap miałam być z rąk, ale to niekoniecznie są ręce, to są bardziej łapki, ewentualnie bandaże potworów. Tak jest. Gotowy? Gotowy. Myślisz, że pójdzie tym razem? Myślę, nie no, pójdzie. 3 potwory to mamy jest... Mamy mumię, która wrzuca jedynie znacznik klątwy i wilkołaka, który będzie gonił jakąś zwierzynę. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jedna osoba. Nieważne, to są tylko 3 potwory. Jedna osoba, która będzie miłością mumii i zwierzyną dla wilkołaka, to nie może się skończyć dobrze. Ale może nie. Może się uda. Jest opcja, że tak właśnie będzie. Dobra, no to jedziemy. Jedziemy z gameplayem i z szczegółowym opisem akcji. Krzysztof, to jest gra kooperacyjna, więc powinniśmy trochę dyskutować na temat tego, co będziemy robić, tak? Żeby będziemy dyskutować, wygrać. Jasne, ale jeszcze powiedz mi, kto jest pierwszym graczem? Mogę być ja. Dlaczego? Bo jadłam ostatnio czosnek. Taki jest wymóg, osoba, która ostatnio jadła czosnek. Kiedy ostatnio jadłeś czosnek? Sos czosnkowy wczoraj przy tostach. Więc kto skończył? Kto jadł pierwszy? Ja. A kto jadł drugi? Dobrze. Masz rację. Czyli ja jestem pierwszym graczem, tak? No dobrze, zacznij. Tylko może pamiętajmy, żeby jednak te przedmioty względnie pozbierać. Jak tego my potrzebujemy. Potrzebujemy żółtych przedmiotów, bo mumia... Będziemy mogli kręcić w ogóle tymi skarabeuszami. I musimy je umieścić na odpowiednich polach, prawda? Czyli ta jedynka musi wylądować w tym miejscu, ta trójka musi wylądować w tym miejscu. No musi być po kolei, po prostu tak musi jest. Być po kolei. I teraz tak, kiedy jesteśmy w muzeum, możemy to zrobić. Potwór Czarnej Laguny, no po prostu będziemy wrzucać śmieci do rzeki. Ja generalnie nie chciałam to zrobić, ale stwierdziłam, że znacznik jest za duży i da radę. To wiesz co, może zrobimy tak, albo mam lepszy pomysł. No. Użyjemy podstawki z mojej postaci. O,
i będziemy... To będzie nasz statek. Tak, to jest nasz statek. Dobra, pokonując Laguna, kiedy pokonujemy, a przynajmniej staramy się pokonać Laguna, musimy najpierw dotrzeć do jego leża, czyli musimy dotrzeć naszym stateczkiem, który okazuje się być zieloną podstawką w to miejsce. Będziemy śmiecić rzekę. Będziemy wrzucać tam przedmioty, tak? I jeżeli wrzucimy na przykład niebieski przedmiot, to poruszymy się dość daleko, bo aż tutaj. Z tego miejsca najbardziej optymalnie wrzucić byłoby wrzucenie żółtego przedmiotu, żeby po prostu przemieścić się na kolejny żółty krzyżyk. No jak będziemy w legowisku, to będziemy mogli już przejść do tak zwanej drugiej części planu i próby pokonania tego potwora. Wilkołak natomiast będzie od nas wymagał niebieskich przedmiotów o wartościach 1, 2 i 3. Będąc, i to dwa takie komplety. Tak, będąc w blablatorium będziemy mogli wrzucać po, albo testować bardziej, nie wrzucać, testować jakieś składniki, powiedzmy, które moglibyśmy do tego antidotum powrzucać. Myślisz, że to będzie stary but? musimy przedestylować niebieskie przedmioty, tak, wyważyć eliksir i... Okej, widzę, że tutaj jakiś taki w miarę sensowny komplecik jest. Dobra, ja użyję mojej akcji specjalnej na sam początek. Akcja specjalna mówi mi umieść swojego bohatera na dowolnym polu, nie na sens. Polu z wodą. No. Więc ja się przeteleportuję z obozowiska aż do wieży. Tak, mi to dobrze. Tak, to była moja pierwsza akcja. Mhm. Drugą akcją jest podniesienie, czyli zbieram wszystkie te przedmioty, które są tutaj w wieży rozsypane. Dobra, czyli wykonałeś dwie akcje. Akcja specjalna. Tak. I podnoszenie. Tak. Tak, czyli podnoszenie przedmiotu. Tak jest. Wykonuję jeszcze drugą akcję specjalną, czyli znowu się teleportuję. Tak jest, bo możemy wykonywać akcję dowolnie. W sensie możemy zrobić trzy razy tę samą akcję. I to akcję specjalną tak samo możemy multiplikować. Więc dobra, to jest moja trzecia. No właśnie, to tak nie zawężaj się z tym zbieraniem. Akcja. Skończyłeś. Chociaż wiesz co, pamiętaj, że mamy jeszcze te karty. Je tak, zagrywamy. Karty bonusowe. Je zagrywamy w fazie bohatera. Tak, dowolnego gracza. Tak, ale tylko i wyłącznie w fazie bohatera. Tak ja jest. Mogę tutaj odpalić dwie dodatkowe akcje. Ale nie wiem, czy jest jeszcze potrzeba na to. Myślę, że nie. Zachowaj tę kartę. Zachowam to, bo może się przydać. Dobrze. Białe karty są to karty, które będziemy otrzymywać jako nagrodę, jeżeli uda nam się pomóc mieszkańcom. Trzymamy je odkryte, przed sobą dyskutujemy, w którym momencie bardziej pasowałoby, czy po prostu byłyby bardzo pomocne przy zagrywaniu. Nie ma limitu, jeżeli chodzi o te karty przed nami. One po prostu schodzą, no bo będziemy ich używać, no jakby nie było, nie? Patrzę na twoją abilitację karty. Gościu. Cześć, Rolo. Cześć, kocie. Dobra, czyli co, ty skończyłeś? Ja skończyłem i trzeba teraz dociągnąć czarną kartę. I teraz tak, czarne karty dzielą się tak jakby na trzy fragmenty. Pierwszy z nich to jest ilość, liczba przedmiotów, które wykładamy na planszę. Czyli trzy przedmioty, tak? Tak jest. To skupmy się teraz na wyłożeniu przedmiotów. Tak jest. Aktywny gracz losuje, czyli ja. I są to trzy przedmioty. Musimy je rozłożyć w odpowiednich lokacjach. Obozowisko, żółty i przedmiot. I instytut tutaj. Co to jest? Myślisz, że to jest kostka masła, czy talia kart? O, to faktycznie, karty tarota. Przecież widać. I teraz przechodzimy do opisu, tak? W drodze. Przesuń znacznik szału na planszę kolejnego potwora, następnie przesuń każdego mieszkańca o jedno pole w stronę ich bezpiecznych lokacji. Nie mamy mieszkańców, mamy za to znacznik szału. I znacznik szału jest to taka specjalny znacznik, który pokazuje nam potwora, który po prostu jest tak jakby... Bardziej wkurzony niż inne. Tak, dokładnie tak. I czasami zdarza się tak, że aktywacja, bo tutaj mamy ikonę aktywacji, będą tak jakby nakazywały nam odpalenie jednego potwora dwa razy, co mam na myśli. Na przykład jakby tutaj była ikonka laguny, w sensie gościa z laguny, to on by się odpalił raz, a później odpalilibyśmy go drugi raz właśnie w związku z tym, że jest w trakcie rozwalania wszystkiego, co jest dookoła. I teraz tak, co my tutaj robimy? Po pierwsze się ruszamy, on porusza się... Potworem. No, raczej. Do najbliższej postaci i na moje nieszczęście będę to ja. Tak. Poruszę się również do mieszkańca, no ale że mieszkańców nie mamy na planszy, no to on idzie do mnie. I teraz rzuca dwoma kostkami. Kostki mają tak jakby trzy rodzaje ścianek. Jest pusta, jest atak i jest aktywacja jego zdolności. Aktywacja Laguna to po prostu cofnięcie statku, aktywacja Mumi to schowanie skarabeusza, w sensie zakrycie go. My będziemy później musieli poświęcić punkty. One są opisane w tych miejscach. Tak jest, punkty, żeby obrócić skarabeusza. Natomiast wilkołak będzie gryzł wszystkich, którzy stoją na jego, znajdują się. Czyli nie obierze sobie polu. Za cel jednej ofiary, która jest na danym polu, tak tylko jest. Leci z wszystkimi, tak? Jak Natomiast, są trzy postacie, to nie ma, wszystkich. Nie ma w tej grze czegoś takiego jak życie, czyli
Ja na przykład nie mam 5 życia i on mnie ugryzie raz i nic się nie dzieje. Absolutnie nie, mamy tylko jedno życie. I nawet jak coś nam się stanie, to po prostu lądujemy w szpitalu, oni nas ratują i my wychodzimy na planszę ponownie. Mhm. I teraz tak, jeżeli ja otrzymuję obrażenia, mogę spróbować je zniwelować, odrzucając przedmiot o obojętnie jakiej wartości. I kolorze. I kolorze. Jest to totalnie obojętne. Liczy się tylko to, że jeżeli będą wyrzucone na przykład 2 obrażenia, to żeby uniknąć ich obu, muszę odrzucić 2. I nawet jeżeli będę próbować zniwelować tylko jedno, to jedno przechodzi, ja w dalszym ciągu ląduję w szpitalu, więc to jest po prostu bez sensu. Okej, no to zobaczmy, co mi się uda wyrzucić. Najlepiej by było, żeby były albo wykrzykniki, albo puste ścianki, bez hitów na ciebie. Bez hitów na mnie, tak jest. Idzie rolo, uwaga, idzie rolo. No niestety jest hit na ciebie, jest pusta ścianka. Nie masz przedmiotów, nie więc... Niedobrze, Krzysztof, od razu mnie strącać tutaj. Lądujesz w lazarecie. Ale gorsze jest to, że jeżeli mnie potwór... Jeżeli potwór... No cześć. Jeżeli... Rucio... Ała! Gościu, nie drap. Jeżeli potwór pokonuje postać, czyli albo bohaterów, albo mieszkańców, to znacznik terroru idzie do góry, bo ludzie się zaczynają bać, tak? Więc ja wylądowałam w szpitalu, na moje nieszczęście. No ale jestem też z daleka od laguny, więc w sumie nie masz tak źle. Okej, teraz tak, jaki jest plan, Krzysztof? Bo póki co jest źle. Ta karta jest, że tak powiem, spadnięta, tak? To ja ją może gdzieś tutaj spoza kadru nawet wyrzucę. Dobrze. Co ja mogę zrobić? No teraz, która przychodzi... Zbieraj przedmioty. Do mnie, no tak, tylko popatrz, jestem dość daleko, mogę się ewentualnie moją Tepnąć specjalną... do posiadłości? Tak, mogę się przenieść do posiadłości, tylko czy ja później tak jakby ucieknę stamtąd na tyle daleko, żeby ewentualnie, wiesz... No to trzeba działać mogę szybko, mogę też potęgę starożytnych odpalić i przesunąć do wolnego potwora o 3 pola. No możesz. I na przykład wilkołaka przepchnąć, nie? Aż do jaskini. Ale jest ryzyko, że mumia do ciebie przyjdzie. My nie wiemy, które potwory będą ale się ruszać. Ale aktywacja mumii nie jest aż taka straszna. Nie jest taka a będę straszna, miała przedmioty. Ale zauważ, że lagun będzie się najczęściej poruszał teraz, bo ma na sobie znacznik wkurzenia. Right. To co, kogo mam pluć gdzieś? Mogę kogoś przepchnąć. Mumię mogę na dowolne pole? Nie. Tak, nie. Mumię na dowolnym polu, a dowolnego potwora o 3 pola mogę przesunąć. Wiesz co? Nie wiem, czy jest... Rolcio, przestawiasz mi żetony. A bo on chce się lupą pobawić. Nie wiem, czy jest potrzeba teraz, bo tak, jeżeli pójdziesz tutaj swoją akcją, to jest pierwsza akcja, drugą akcją ściągniesz te 2 żetony, 2 akcje, uciekniesz sobie tutaj, myślisz, że ktoś do ciebie przyjdzie? O 2. Jest to opcja, ale wiesz co, właśnie miałam to w głowie i chyba rzeczywiście tak zrobię, pomyślałam po prostu, że mogłabym go wypchnąć gdzieś, żeby być bardziej, wiesz, w takim safe zone, ale może masz tak, rację. Tak, naprawdę to największe prawdopodobieństwo jest, że lagun będzie się poruszał. No to trzeba uciec od lagunu. Dobra, więc tak, używam mojej akcji specjalnej, czyli umiej swojego bohatera na polu zajętym przez dowolnego gracza. To jest moja pierwsza akcja, więc poruszam się do posiadłości. Yo, czekaj, czekaj, dowolnego potwora, nie gracza. Tak jest. Dobrze, powiedziałaś. Ale zrobiłam dobrze. Dobrze zrobiłaś. Rociu! On nie powinien mieć na imię Rolo, tylko Kokos. Dobra, no więc tak, przeniosłam się do posiadłości, czyli do wilkołaka. To była moja akcja specjalna. Moją drugą akcją jest podniesienie przedmiotów. Podnoszę bosak i teleskop. I teraz ruchem 1, 2 będę uciekać. Tak, czyli ruch to jest... Przemieszczenie się po ścieżce na jedno sąsiadujące pole. I to jest jedna akcja i jedno pole. Tak, czyli wykonałam akcję specjalną, podniosłam, ruch. Mamy 4 akcje, czyli dokładnie tyle, ile mam u siebie na postaci. Dobra. Okej. No to w sumie tak się zastanawiam, bo chciałabyś jeszcze jakąś akcję zrobić? Nie mam nic w głowie szczególnego, szczerze powiedziawszy. Nic szczególnego. Chciałabym iść na pewno do doków po kwiat, a później będę się kierować do gospody po czosnek. Lotosu. Dobra, to nie. Okej. Okay. To dociągnij sobie. Najwyżej ja coś spróbuję zrobić, bo jestem blisko zamknięcia wilkołaka. Dobra. 2 przedmioty to na pewno poprosimy. I aktywuje się wilkołak. Znaczy aktywuje, to jest karta wilkołaka po prostu. Niech rozpoczną się łowy. Jeżeli żaden z graczy nie posiada odznaki zwierzyny, przekaż ją aktywnemu graczowi, czyli mi. Tak. Będzie za mną gonił. Niedobrze. Okej. Okay. Przesuń wilkołaka 3 pola w stronę bohatera z odznaką zwierzyny. Ja wiedziałam, że to się wydarzy. 1, 2 i on już jest ze mną, więc raczej już nie będzie się poruszał o te 3. Ale zobacz, nie będzie cię atakował. No nie, wiem. Więc nic dobra, no więc tak, popatrzcie. Aktywuje się lagun, będzie miał ruch i rzut 2 kostkami. Znaczy tak, ruch. Jeżeli on nie kończy swojego ruchu na mieszkańcu albo na nas, no to nie rzuca tymi kostkami. No tak? Bo to jest bez sensu. Dracula
nie jest nieobecny. Miałam być Drakul, Drakula, Drakuli, nie ma. No i jeszcze ten jest zirytowany. No to znowu lagun idzie, tak? I znowu idzie. O jeden do najbliższego gracza. A w którą stronę będzie bliżej? No w te chyba. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. To tędy idzie. Rzeką nie może. Dobra, no i decol, tak? Akcji mam tylko trzy. Muszę to jakoś mądrze rozdysponować. W sumie mogę sobie zrobić 5 i chyba będę to wykorzystywał. Dobra, pierwszą akcją jest zebranie tego, co tutaj leży. A jest tego całkiem sporo. Czekaj, 3. Tutaj sobie wrócimy takie coś. Z tych jedynek mam strasznie dużo. Dobra. Drugą akcją jest ruch. Trzecią akcją jest zebranie tych przedmiotów. Chowasz się w instytucie? No ale poczekaj, bo mogę jeszcze zagrać tę kartę. Tak? Żeby dodać, żeby zyskać dwie dodatkowe akcje. Okej. Okay. Czyli przechodzę tutaj. Tak. Odrzucam tę kartę. Tak jest. To znaczy odrzucam, bo przeszedłem. I teraz wykonuję akcję z kafla. Zadanie. Odłóż na planszę potwora niebieski przedmiot równy wymaganej sile przedmiotu. Gdy wszystkie pola zostały zajęte, weź lekarstwo. To ja może trójkę odrzucę sobie. Tak. To znaczy wrzucę może tak, o. Co mu tam wrzucasz? Jakiś nebularium. Nebulizator? Bulbulator, tak? Bulbulator. Okej. Okay. Teraz mam nadzieję, że nikt do mnie nie przyjdzie. Trzy przedmioty? I wchodzi Lucy, uwodzicielka. Trzy przedmioty, to Lucy. Ja je losuję. Lucy w teatrze. No, no rewelacja. Oni nie wiedzą, oni po prostu wiedzą, gdzie się pojawiać, przysięgam. Kościół, sklep, gdzie jest sklep? Tutaj, u ciebie. I jeszcze jest obozowisko, czyli tutaj. Aktywacja Drakuli i wkurzonego Crazy Guy. Się. On idzie o dwa. On nie idzie, bo jest mieszkańcem. O, czyli nie idzie. No tak. Co jest przykre. Bo na tyle, co tam wlazło, no i po co? Ale rzuca tylko jedną kostką, zobacz. I patrz, zaraz ją ugryzie. Ale zobacz, jak to się robi. O. Widzisz. Schowała się w szafie. Okej, czyli co, tyle. Tyle. Mhm. Gra. Twoja tura. Tak jest. Więc ja stamtąd chyba bryknę. Gdzie ona chce dojść? Ona chce iść do posiadłości. Lucy? Mhm. A posiadłość jest aż tutaj. Mhm. Czyli co, teleportujesz się akcją specjalną i ją odprowadzasz? Ej, to ma sens. Tak zrobię. Patrz, to będzie takie fancy. Bo wykonuję moją akcję specjalną. Tak, czyli przenosisz się na pole z potworem. Tak jest. I teraz biorę ją ze sobą już normalnym ruchem. Tak. Czyli to było jeden. Jeden. Dwa. Trzy. I z racji tego, że ja wcale nie chcę iść w tę stronę, ja ją po prostu przepchnę. Czyli użyję akcji pomoc. Cyk. Ostatnio jak graliśmy z Kasią, to ona to tak sprytnie zaczęła, wiesz, ich przepychać. Tak sobie myślę, przecież to jest rewelacyjny pomysł. No tak, w ogóle dlaczego na to nie wpadliśmy? Jest taka akcja jak pomoc. Przesuń jednego mieszkańca z sąsiedniego pola lub na sąsiednie pole. Czyli z sąsiedniego pola. Gdyby ona tutaj stała na samym początku, tak, to mogłabyś ją przyciągnąć do siebie, tak? Tak jest. Ale że ona stała u ciebie... Mogę ją od ciebie odepchnąć. Lucy paszą wąt do posiadłości. I ona sobie poszła. Tak jest. I teraz Lucy wylądowała w miejscu, do którego rzeczywiście chciała dojść. Tak, mamy tutaj posiadłość, czyli tak jakby lokację, w której ona się będzie czuła bezpiecznie. Pozdro, skoro stamtąd wyszedł wilkołak. I z racji tego, tam nie ma, więc jest bezpiecznie. Z racji tego, że jest wdzięczna i chciałaby rzeczywiście mi w jakiś sposób podziękować, otrzymam od niej kartę bonusową, tak? Tak, dokładnie. I to będzie wschód słońca. Nie rozpatruj fazy potworów w bieżącej turze. Dobierz dwa przedmioty z woreczka i połóż je na planszę. Ale spoko. Bardzo fajne. Ale co na teraz? Czy ja wiem? Czujesz się względnie bezpiecznie? Wiesz co? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra. No to co? Jedziemy z potworami. Bo ja już wykonałam 4 akcje. Poczekaj, bo ja się zastanawiam, bo jak on do mnie przyjdzie, to będę... Może nie przyjdzie. W poczasku będę. Są względnie daleko, nie przejmuj. Weź ich nie aktywuj teraz. Już teraz? No. Mogę też przesunąć jakiegoś potwora. Ja bym ich nie aktywował po prostu. Będą jeszcze dwa przedmioty na planszy dodatkowe. No to przydadzą się. Dobra, będzie wschód słońca. To jest taka karta, że ona zawsze jest dobra. Zagraj w fazie bohatera dowolnego gracza. Jeszcze jest, jeszcze nie. Jeszcze nie zagrałam tej karty, więc jest okej. A, poczekaj, bo to ty powinnaś sobie wylosować. Tak jest.
Dobra, 1 i 2, blablatorium i stodoła. To i tu. No w tej stodole to tam... Spoko. Nie rozpatrujemy potworów, czyli nie dociągamy czarnych. Czyli zagrałaś to białe. Tak jest. No i super, teraz ja. To ja chcę wrzucić 3 przedmioty. Czyli wykonujesz swoje 3 akcje. Tak, 3 akcje, bo każde wrzucenie przedmiotu to jest jedna osobna akcja. Dobrze. Czyli tak, trójka. To jest dwójka, kochanie. Dwójka, o, przepraszam. Trójka i jedynka. Czyli co, próbujemy uważać eliksir z aparatu? No. Okej. Okay. Słuchaj, w aparatach jest dużo srebra, miedzi. Dobrze, przetapiamy. Dużo, powiedzmy, względnie. Ty skończyłeś swoją turę, tym samym. Wykonałeś 3 akcje. Tak. 0 przedmiotów i odwrót. Umieść potwora z czarnej laguny na lagunie. Ojej. Wilkołak idzie w moim kierunku. Czemu w twoim? Tak, masz rację. Idzie do najbliższej postaci, tak? Czyli albo do bohatera, albo do mieszkańca. No to bohaterem najbliższym jestem ja. Hopsa, wskoczył do laboratorium. Wyczuł i... nosem, co robisz i stwierdził, i rzuca 3 kostkami. Że o. Właśnie o. To. O. A mogę ja? Nie, jestem aktywnym graczem. Naprawdę cię ugryzł. Czy chcesz trafić do szpitala? Nie, nie chciej. Dasz mi dodatkową akcję w następnej turze? A mam czym? Nie masz. To muszę odrzucić te 3, żeby zniwelować 3 jego ugryzienia. Okej. Okay. Tych żetonów, którymi się bronimy, nie wrzucamy z powrotem do woreczka, tylko odkładamy gdzieś na bok planszy. Teraz narzeczona Frankensteina to nie, no i ten, co jest wścieknięty, czyli lagun, który wskakuje prosto do mnie. To się źle. Okej. Okay. Skończyliśmy. Tak nieźle nam poszło. Okay. Nie jest dobrze, bo nie jest dobrze. Krzysztof, ale to było dlaczego? Tak ale bardzo błyskotliwe. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo nie jest dobrze. No ale jak ma być dobrze, no, nie kiedy jest dobrze. Niedobrze? No nie jest dobrze. Okej, okay. Pierwsza akcja. Uciekaj stamtąd, podnoszę ten przedmiot. Tak. Brakuje nam jedynki i dwójki. Weź druga ten, akcja, idź do gospody. Druga i trzecia akcja. Wrzucam te 2. Zostajesz z nim na polu? Trudno. Ja pierdzielę. To się nie dzieje naprawdę. Daj, ja wrzucę. Czyli to oznacza, ja wiem, co ty chcesz zrobić, ale liczysz na to, że... no nie wiem, Krzysztof, no ale czerwonych jeszcze potrzebujesz. Proszę, uważyłeś ten eliksir. Ale eliksir uważyłem. Ty, to teraz z nim uciekaj. Czerwonych potrzebuję. No nie mogę, bo już nie mam akcji. No teraz jest too late, już dostajesz tam. Dobra. Eliksiru nie możemy odrzucać, żeby się bronić przed potworami. To tak, w ramach ciekawostki. 0. Ręka... Ja? Jeżeli żaden z graczy nie posiada symbolu... Czy to ty? Nie, to ty! Ja? Nie, tak, to ty. Symbolu duszy przekaż go aktywnemu graczowi. Czyli tobie. Przesuń bohatera posiadającego symbol duszy o 3 pola w stronę mumii. Uciekasz stamtąd. Ja? No! A 1, 2, 3! Ej, to spoko. Dobra, no spoko. Wilkołak się aktywuje. Goni mnie. O 1, tak jest. Wracaj tu. Gdzie uciekłeś? Dobra, Dracul, brak Invisible Man, też go nie ma, więc tyle. Dobra, czyli ty jesteś miłością mumii, a ja jestem zwierzyną. Numer. Wiesz co, nie wiem co gorsze. Nie wiem co gorsze, czy być miłością mumii, czy być zwierzyną. Jedno i drugie nie jest optymistyczne. Nie brzmi to dobrze. Okej, to teraz tak. Próbujemy się skupić na lagunie, czy próbujemy kręcić skarabeuszami? Żółtych przedmiotów trochę jest w sumie. Wiesz co, ja muszę te czerwone jeszcze sobie jakoś uzbierać i... To ja czerwonych nie tykam w takim układzie, bo ty potrzebujesz ich na wilkołak. Tak jest. Tak jest? Tak jest. Dobra. A były tam jakieś przedmioty? Nie, nie było przedmiotów, które dorzucamy. Dobra, było 0. W ogóle 2 karty weszły z zerówkami. Słabo. Dobra, poruszyłam się do obozowiska, to była moja pierwsza akcja, czyli ruch. Druga akcja... Zbierasz. Zbieram. Chciałabym sobie jedno zostawić, ale wrzucę może 3 do rzeki. Kartami tarota sypnę do wody. Nie chcę ci teraz brać niebieskich. Zresztą nie ma niebieskich. Ale mi niebieskie są niepotrzebne. No to wrzucamy. Żółte, tak? No bo nie ma niebieskich na planszy, no więc wrzucaj lepszy ryc niż nic, nie? I to jest pierwsza akcja, ale patrz jak teraz to kusi, żeby wrzucić żółty drugi. No to wrzucaj. Nie będę miała czym się bronić. Jak cię zaatakuję za 3, to ci. A wiem, co jeszcze zrobię. Czekaj, ja zrobię coś ciekawego. Drugą rzeczą jest wrzucenie to jadą do wody. I przesuwamy się na kolejne żółte, bo tak rzuciłaś żółty przedmiot. I używam potęgi starożytnych. Nie przesuwam mumii,
licząc na to, że jednak stamtąd uciekniesz. Okay. Dzięki. Zresztą jesteście miłością dla siebie, więc... Pewka. Przesuwam dowolnego potwora, więc ja go sobie wrzucę do lochów. Ale a nie, przesuwasz o trzy. Jeden, dwa, trzy. I do wieży. Tak jest. Bo mumię bym rzuciła gdziekolwiek, a jego o trzy. Dobra. Lecą. No to ciągnij kartę czarną, bo jest koniec swojej tury. Dwa przedmioty poprosimy. Tutaj mamy gościa niewidzialnego, więc to się w ogóle nie aktywuje. No i lecimy od mówni. Powinnaś ty losować, ale pozwolę no, sobie. Dobrze, tak? Dobrze. No. Co my tu mamy? Opactwo, czyli tu. I teatr, czyli tu. Weszła szabla i kołek. Szabla i krew. Dobrze. Tak. Laguś. Mumia. Bo to mumia jeszcze nie rzucała problematyczne, kostkami. Problematyczne, bo on rzuca trzema kostkami. Tak, to mumia jakoś tak krzywo stoi. Tak liczyłam, że jednak się nie aktywuje w tej turze. Zakrywa. 1, 2, 3. W momencie, kiedy mumia wyrzuca wykrzykniki, rozpatrujemy te akcje, powiedzmy, tę zdolność. Jest to wzmocnienie klątwy. Odwróć skarabeusza o najniższej wartości, czyli odwracamy 1, 2 i 3. Czyli wszystkie z tej strony są odwrócone i nie możemy ich przesuwać, dopóki ich nie odkryjemy. Dobra, Lagun idzie. No i Frankenstein, którego nie ma, więc... Całe szczęście. I Lagun nic nie robi, bo... No tylko się przesunął. Okej, okay, dobra. Teraz ja? Fajowo. Czy ja wiem? Nie weszły niebieskie przedmioty. Teleportuję się moją pierwszą akcją. Tutaj. Zbieram to drugą akcją. I teleportuję się tu trzecią akcją. A ile wilkołak potrzebuje? 9. 6 plus. Wilkołak 6 plus. 6? Będąc na polu, na którym znajduje się wilkołak, odrzuć lekarstwo 6+, plus, aby go pokonać. Okej. Okay. Już jesteś gotowy tak jakby. Jestem. Ale nie wracaj wilkołaka. W tamte rejony, teraz? Nie wracaj. Nie, to jest niebezpieczne. Ja sobie tutaj poczekam teraz. Południe miasta jest... mech. Karta. Tak jest. Dwa przedmioty. I niewidzialny... I podobnie. Karta niewidzialnego, czyli tak, człowieka. Mumia się porusza o jeden i się aktywuje. Znaczy nie aktywuje się, bo nie ma tego, bo nie ma... bohatera ani mieszkańca. Doki są tu i sklep był tu. Tak jest. Lagun też pójdzie o jeden w naszym kierunku. No i Frankenstein, którego nie ma. Więc tyle. Tyle. To było dość gładkie. Tak. Po prostu się poruszył. I teraz ja, tak? Tak. Ja nie bardzo mam pomysł na tą turę. Mogę się poruszyć na przykład do wilkołaka albo do mumii, ściągnąć te przedmioty, tylko schodzić teraz tam. Ale wilkołaka za chwilę nie będzie. Aha, w twojej turze jeszcze będzie. No będzie, będzie i może mi zrobić krzywdę. Ale ja chyba bym to jednak wykorzystała, bo ja nie mam ani pół przedmiotu, wszystko wrzuciłam do rzeki. Więc ja sobie przejdę pierwszą akcją specjalną do mumii. Aha. Drugą akcją to już będzie normalny ruch. Trzecia akcja zbierasz. Trzecia akcja zbieram i czwarta akcja idę się zaszyć w szpitalu, na cmentarzu. Nie, lepiej do szpitala. Nie chcę być na polu z mumią, wiesz? Wiesz co, ja tak teraz się zastanawiam, dlaczego cmentarz jest tak blisko szpitala? Right. I to jeszcze kościoła. Suspicious. To jest tutaj, słuchaj, taki trójkąt bermudzki, wiesz? Troszkę tak. Jak tu wpadniesz, to już nie wypadniesz. No liczmy na to, że jednak wypadnę. Dobra, to ja skończyłam. Bo akcja specjalna, podniesienie i dwa ruchy. Dwa przedmioty. Dwa przedmioty i to jest karta Drakuli, tak? Ale Drakuli nie ma. Mumia poruszy się o jeden. Dobrze, że stamtąd poszłam. Dwa przedmioty. Tak jest. Cmentarz. Narzeczona i Invisible, no to go nie ma. Muzeum. Cyk, lecą. To wszystko? Szybko poszło, tak bardzo. Jest. Dobra, to ja się teleportuję pierwszą akcją. Ale nie chciałeś tam zbierać? Ale co mam zbierać? Ale jak już tam jesteś, to weź to pozbieraj. A ja później sobie się teleportuję. Aha. Okej. Okay. Patrz, to jest 6-4, no to porządku, są dość, jest dość okay. Mocne. Chyba, że wiesz co, tam jest jeszcze żółte. Żółte jest potrzebne do muzeum, ale tamte żółte jest takie słabe. Dobra, ja się przeteleportuję tutaj. Potrzebuję przedmiotów, których suma wartości będzie 6+. Moje jest 8, więc się zgadza. Więc... Czyli miałeś na tyle siły, żeby w niego pierdyknąć tym eliksirem. Widłami. Albo wiesz, przytrzymałeś go i wlałeś mu prosto do gardła. Nie, ja zrobiłem tak, że tym eliksirem nasmarowałem widły. To jak w Wiedźminie, wiesz, eliksirami i tymi olejami się smarowało miecz i ja tymi widłami pierwsze jedne mu w brzuch, a drugie w głowę i on umarł. A to nie mieliśmy go tylko odczarować? Prawda? Nie wiem.
Nie wiem, jak było, wiesz, w filmie. Następnym razem będę wiedział, żeby go odczarować, tym razem go zabiłem. Zabiłeś go widłami. Dobrze. Która to akcja? Trzecia akcja. Zbieram te dwa przedmioty z tego pola. Tyle. Daj karcioszkę. Pamięcioszkę? Trzy przedmioty wchodzą. Dobra. I ekspert od spraw Egiptu. Wchodzi profesor Pearson. W ogóle mamy tutaj malutką literówkę na karcie, niestety. Obozowisko. Ja na samym początku, jak to czytałam, ja próbowałam przeczytać to nazwisko, wiecie, tak. Pearson, ale jakoś tak śmiesznie Pearson to brzmiało. No na że to niko jest okej. Okay. W sensie profesor Pearson. Dobra, gdzie my go dajemy? W muzeum. W jaskini. A, nie, przepraszam. On chce iść do muzeum, ale jest w jaskini. Jaskini jest to. Dobrze. Aktywacja. Mumi porusza się o dwa. Nie do ciebie, a to ty jesteś jego miłością. Ale nie, no dobra, no ja tak, dawaj. No wlazła za mną do szpitala, skubana. Ale nic nie zrobiła. No bo ja dobrze kośćmi rzucam. I teraz aktywuje się jeszcze wkurzony potwór. Wkurzonym Lagun. Potworem jest Lagun. O dwa do ciebie, czyli jeden, dwa, no i w sumie to by było na tyle. I nie rzuca kostkami. Nie, nie, bo nie jest na polu z postacią. Dobrze, decol? Tak, ja tak, stamtąd uciekam. I to już jest potwierdzone naukowo. 1, 2, 3. Ok, i chciałabym zużyć krzyż kościelny. Gdzie jest krzyż? Mam 4 punkty, popatrzyłam tutaj 4 punkty, bo jest 4 wartości. Tak? Za 3 punkty chciałabym poobracać te skarabeusze jednak. Mhm. Czyli tak, jeden punkt z każdego, znaczy z tego przedmiotu. Za każde to jest obrócenie, jeden ruch, tak więc jakby. Jedziesz. 1, 2, 3. I teraz mogę poruszyć jednego skarabeusza. Jakoś to Kasia sprytnie robiła. Ona ustawiała zawsze 1, 2, 3, nie, czekaj, 1, 2, 3, to musi być 3, 2, 1 ustawione i wtedy całością kręcimy. Tylko jeden musi zejść do środka. Jak jedynkę wrzucimy do środka, to 3, 2 będzie mogło się kręcić, jedynkę wrzucimy i one się tam ustawią. Tylko jeszcze 5, 6 będziemy musieli ustawić wcześniej. Ty tam kręcisz. Mnie dobrze raz, tak? Ale co, zgadzasz się, żeby jedynkę tam wrzucić? No. Dobra. Ja... Kasia to bardzo sprytnie tutaj wymyśliła i powiem ci, że... Ten mechanizm działał. Działało, tak. Dobra. Mam nadzieję, że odtworzę ten jej pomysł, bo ja tak trochę improwizuję teraz. Dobra, to była moja czwarta akcja. Bo było 1, 2, 3, 4. Dobra. 4 było tam. Zużyłam przedmiot, odrzuciłam. 0. Reinkarnacja duszy. I to jest przesun bohatera posiadającego symbol duszy o 3 pola w stronę mumii. Czyli ja idę do mumii. Tak jest. 1, 2, 3. Aktywacja wilkołak, Drakul i Invisible Czyli Man. Czyli się nie aktywuje. Tylko cię ja do siebie poruszyłem. Tak bardzo ją kochasz, że stwierdziłeś, że pójdziesz jej zaplątać bandaże. Dobrze, that's all. Teraz ty. To wszystko? Działaj. Masz czerwone, więc w sumie... Ja wiem, najlepiej by było żółte teraz pozbierać, na mumii się skupić może. A może Lagun? No w sumie, bo ty możesz gdziekolwiek skakać. Ty sobie tutaj stoisz, to sobie będziesz tutaj kręcić tym pączkiem. Dobrze. A ja sobie przelecę tam teleportacją. Do obozowiska? Do obozowiska. Czyli to była moja akcja specjalna raz. Akcja specjalna dwa. Nie idziesz w kierunku muzeum? Bo tam jest profesor, ja tylko tak chciałam rzec. Nie. Zauważ, że ja mało wykonuję ruchu. Takiego normalnego, takiego no to normalnego, ma sens. Bo mi szkoda po prostu, ja mam tylko 3 akcje. Drugą akcją jest zebranie tych gadżetów, które tu się znajdowały. I trzecią akcją jest wrzucenie skrzypiec do rzeki. Krzysztof, nieładnie tak, no. Tyle? Tyle. Jedziemy. 0. Znowu Drakul. No to Drakul, no niebo go nie ma. I mamy niewidzialnego Frankensteina i wkurzonego. Wkurzony jest. Potworem jest, tak. Lagun. I teraz do którego? Kto jest bliżej? Raz, dwa, trzy. To ja jestem raz, bliżej. Dwa, trzy. A! Bo pamiętaj, że rzeką się prze... Aktywny gracz decyduje w takim układzie. On idzie o ile? O 1. A kto był teraz aktywnym graczem? Ty. Ja, czyli teraz ty będziesz rozpatrywać swoją turę. Tak jest. Wrzuć go do teatru może, co? Znaczy, ale on tylko o jeden. On idzie o jeden, no idzie o jeden. Aha, bo krócej jest rzeką. Krócej jest rzeką. Niech idzie rzeką. Dobra. I tyle. On już nie rzuca kostkami. Tak mi się wydaje. Niech będzie w rzece. No. Teraz ja, tak? Tak. To ja sobie zbieram to pierwszą akcją. Drugą akcją jest użycie egipskiej tablicy. Czyli tak próbujemy za 3 poprzekręcać te bączki. Mhm. Czyli co, 4 w bok, tak? Bo musimy zrobić miejsce na 1? Tak, nie? Nie.
3, 2, 1 i to już mamy ustawione, musimy je tylko tam przekręcić. Tylko tam przekręcić? Tak, na drugą stronę. No to czwórką zjeżdżaj. A nie, bo to było trzy, tak? Trzy ruchy zrobiłem. To była moja pierwsza akcja, nie druga. Bo pierwszą pozbierałam, drugą przekręciłam. Przekręciłeś do trzy. Ty przekręciłaś. No. Teraz no. Urnę tam próbujemy. Urnę? Odprzutujemy urnę. No, tak. Za trzy znowu. Ja proponuję, żeby piątkę zsunąć tutaj, szóstkę wrzucić tu i wtedy piątka wraca tam na miejsce. No dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I teraz tylko i wyłącznie kręcimy. To znaczy jedno trzeba będzie do środka i kręcimy dookoła. To ja jeszcze ten, na koniec jeszcze wina się napijemy. Relaksik totalny. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i powinno grać. Za dwa, tak? No. Czyli ja proponuję, tak? Żeby to przesunąć do środka. Tak. I to przesunąć tu. Zgadzasz się? Okej, okay, spoko. Okay. Brzmi okej. Okay. That's all? Tak. That's all. To byłam ja. Znowu zero. Ja nie wiem, jak my to zrobimy. Reinkarnacja duszy, czyli on idzie w twoim kierunku 3. Nie, to ty idziesz w jego kierunku 3. Kierunku. My God, w drugą stronę. Przesuń bohatera. Raz, dwa, trzy. Teraz wilkołak, Drakul, Invisible. Nie ma ich. Ale nam się trafiło. No, zobaczysz za chwilę. Miał te karty takie bardziej przewalone. Wejdą. Zobaczysz za chwilę, coś mi się wydaje. No i tyle w sumie u mnie. Czyli teraz ja. Tak jest. Wiesz co, to ja bym znowu poszedł tam, kurczę, i nawrzucał trochę tych śmieci do rzeki, ale mam taki. Ale trochę... nawet nie ma za bardzo co pozbierać. Jest co zbierać. Masz czerwone? Czerwone, żółte, ale ostatnie jest niebieskie, więc tak czy siak niebieskie. Musimy czekać, czekamy. Musimy czekać. Ale mam żółte, wiesz co, ja wykonam ruch. Kręcisz o 4, tak? Kręcę o 4. To jadę. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Jeszcze jedna akcja, tak? Jeszcze jedna akcja, to ja może się tepnę, gdzieś pozbieram jakieś doki? Przedmioty. Nie wiem, czy doki. Do spoda. Wiesz co, tam, dobra, może być tu, bo to jest daleko od potworów. Mhm. Daleko od potworów, a są dwa różne przedmioty, więc do wrzucania do rzeki się przydadzą. Trzy przedmioty i kurierzy nam wchodzą. Trzy przedmioty. Czyli Wilbur i Chick w sklepie. Dobra, Frankensteinowa narzeczona. Proszę bardzo. I jeszcze Lagun. Instytut. Lagun pójdzie o jeden. Gospodarka. W twoim kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery. Wodą trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tędy. Raz, dwa, trzy. A, on idzie do tych. O, w sumie tak, bo są przecież te. Popatrz. Tak. A dobrze, że o jeden. Okej, gdzie oni chcą iść? Oni chcą iść do lochów. Ich koniecznie trzeba ściągnąć, bo na środku planszy to nigdy nie jest bezpieczne. Ale zobacz, jak my tam mamy ten, luźno. A wilkołaka już przecież nie ma. To co? Dajemy ich zjeść? No pewnie, że tak. I tak, ale pomimo, że jest ich dwóch, i tak liczą się jako jeden. Ja bym się nie przejmował. Celu święca środki, czy jakoś tak. Krzysztof. Dobra, to co, tyle, tak? I teraz ja. Mogę się przyteleportować na pole z potworem. Co by mi troszkę pomogło jednak. Czyli jednak ty chcesz ich przenieść do tych lochów? Co? Nie. Nie? Ale za to Ej. Ma to sens, patrz. Cyk. Jeden. Ściągasz ich do siebie, dwa. Trzy. I troszkę sobie brykniemy w bok, bo jednak trochę się boję tego lagunu. Cztery, no ale to do lochu widzicie, tak czy siak. To już koniec mojej akcji, tak? Mhm. Jesteśmy blisko lochu, więc jest okej. Dwa przedmioty, niech to będą niebieskie. Mogę ja je wyciągnąć? Ale wyciągnąłem przecież niebieskie przedmioty. O, masz rację. Nie zauważyłam. I dwa czerwone. Prawie. Wieża i gospoda. Wieża i gospoda. Popatrz, tam w gospodzie się nagromadziło sporo, więc ja sobie tam pójdę może za chwilkę. Dobra. I czekaj, bo tak, tutaj mam spotkanie, to nie. I teraz Lagun o dwa. O nie, on do nas przyjdzie. Albo do ciebie. Masz jakieś przedmioty? Bo ja nie mam. Mam dwa. Może iść do ciebie? Niech idzie. Obroni się przed nim, a zaraz to uciekam. Bly. Jedna kostka. A tak. To odrzucę czwórkę, bo słabsza. Później jest wilkołak i niewidzialny. Okej. Więc nic, wiele się nie wydarzy. Jakoś poszło. Tak jest. Teraz ja? Mhm. Pięknie. Pierwsza akcja, druga akcja, trzecia akcja, ale się obłudziłem.
Ale teraz mu nawrzucam. Trzy przedmioty wchodzą na planszę i wchodzi nasza Mary. Na ten. Na. Poczekaj, bo ja w gospodzie wylądowałem. Stodołę. Żeby była jasność, ja użyłem podnoszenia, tak? Później akcji ruchu? Specjalnej i jeszcze raz podnoszenia. No i Frankensteiny się aktywują i wkurzony, zirytowany, który wchodzi nam tu, co jest dosyć problematyczne, jakby kto pytał. Wieża, obozowisko. Trzema kostkami aż rzucę. I posiadłość. Oh my god. Masz przedmioty? Nie mam. To niech atakują tego. A nie masz. W ogóle. No nie mam. I on zawsze zaatakuje najpierw postać. Więc on się na mnie skupi. No ale później na nich. Bo drugi atak też trzeba rozpatrzeć osobno. Tutaj cofnij statek. To naprawdę to jest łatwiejsze. Zacznijmy od łatwiejszego. My god. Wpadam od jednego potwora do drugiego potwora. Niestety. I mrok, terror idzie do przodu. Tak. No i co? I druga gwiazdka. Trzeba ściągnąć no tego. No i ja miałam takie dobre intencje. Mogłam ich zostawić w sklepie. No widzisz. Jak to się mówi? Dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane, tak? No, powiedzmy. Coś w tym stylu. Dobrze. Znaczy niedobrze. Tyle. To może chociaż Mary uratujemy? Chciałabym kogoś uratować. Ty się skup tutaj. Teraz ja? Jeden, dwa, trzy. Podnoszę to. Puzderko. Tyle. Dwa przedmioty. Frankensteinów nie ma. Lagun jest. Idzie o dwa, więc wejdzie do Mary. Czekaj, bo dwa przedmioty. Tak. Posiadłość jeden, i dwa. Posterunek. Gdzie jest posterunek? Tutaj. O. I rzuca jedną kostką. To tylko dziecko, potworze. Cofa się o jeden. Cofa statek. Dobra, wilkołak i nie widziałem. Teraz ty. Musimy przyspieszyć, Krzysztof, bo ta talia zaczyna się dziwnie kurczyć. Nie no, jeszcze jest bardzo dużo kart. Bardzo dużo kart. Powiem ci, tak się będą kończyć. Dobra. Jeden. Dwa. I trzy. Czyli to odrzucamy te przedmioty. Czyli tak, przeniosłem się moją akcją specjalną do obozowiska i wykonałem dwie akcje zadania. Czyli to jest kafla. Zadanie odrzuć to, to albo to i przesuń łódź na najbliższe X w kolorze odrzuconego przedmiotu. Więc tak właśnie zrobiłem. I to były moje trzy akcje. Kartę proszę. Ocalał, a nie chciałeś na przykład iść do Mary i ją stamtąd wyciągnąć? Czy coś? Gdzie jest Mary? Razem z Lagunem? Już nieważne. Ale jak szybciej zabijemy Laguna, to nie będzie nam zabijał ty. Tak, no ale jeszcze dwie akcje musimy poświęcić na to, żeby go zabić, nie? No i przez te dwie akcje on może zabijać ludzi. No ale co tam? Renfield chce do szpitala. Dracul i Lagun! Rewelacja! Krzysztof! Zabij to dziecko! Aha, nie, tylko cofnij statek. No bo ja nie zabijam dzieci. Dobrze. No i co ja mam teraz zrobić? Gdzie jestem? Ja nie jestem w szpitalu? Gdzieś ja polazłam, a tu polazłam. W posiadłości jesteś. Ja idę tutaj, jeden, do potwora i biorę to biedne dziecko, gdzie ono chce iść, do obozowiska. Jeden, to było jeden. Dwa, trzy, cztery. I teraz twoim zadaniem jest je tam wciągnąć. Weź no. Uratuj to dziecko. Zrzucasz na mnie odpowiedzialność za cudze dzieci. To nie jest moje dziecko. Ale dziecko! Swojemu bym pomógł. Trzy przedmioty poprosimy. Wróżka się pojawia w obozowisku. Malewa. Gdzie ona idzie? Na ciebie. A gdzie nie. Idzie? Nie wiem. Do sklepu. Trzy przedmioty, tak? Ona chce iść po herbatkę. Trzy przedmioty. Tak i jest. Tutaj mamy stodoła, posterunek i instytut. Dobra. Wilkołak i szaleniec. Wilkołaka nie ma, szaleniec jest. Ile? A, ile? Jeden. Jeden i rzut, ale bez rzutu. Bez rzutu, bo nikogo nie ma. Tak, teraz ty. Wciąg to dziecko. Jesus. Dostaniesz kartę. Dobra, masz. My god. Daj tą kartę. Dziecko oddaję.
Aktywny gracz wykonuje dwie dodatkowe akcje. Dzięki. To był dobry pomysł. Tylko teraz... Znaczy, oczywiście, jeżeli zagram tę kartę, to wtedy będę mógł dostać te dwie dodatkowe akcje. Czy jest sens wrzucać tam? Trochę nie ma sensu. Ale trochę też szkoda się poruszać i tracić akcję na zbieranie teraz. Ale masz niebieski przedmiot na tym, nie? Masz jeszcze dwie akcje, tak? Tak. A nie chciałbyś iść z panią Malewą? Na przykład? Ona idzie do sklepu. Mhm. Nie, nie. Nie, ja się... czekaj, bo to mam dwie akcje jeszcze, tak? Mhm. Ja się tepnę do instytutu i zbiorę te dwa przedmioty, bo będą mi potrzebne. Po pierwsze, żeby wrzucić tutaj na ostatnie pole, a po drugie, żeby ubić lagunę. Dobra. Bo muszę mieć komplet trzech różnych przedmiotów. Decol? Tak. Trzy przedmioty. I wchodzi nam dr Cranley. Były naukowiec. Były naukowiec. Cyk. Trzy przedmioty. Mhm. I niewidzialny się aktywuje oraz szaleńczy. Posterunek, doki i instytut. Co to jest? Wyrzutnia harpunów. Szaleńczy to mamy go przecież. Porusza się o jeden. Kto? W moim kierunku. Szaleniec? No. I rzuca. Nie rzuca. Tyle. Na pewno tu? No. Jestem bliżej. Okej, dobra. Nie, bo jeszcze tutaj są ci, wiesz, i znaczy ten jeden, który chce do szpitala iść. I teraz ja, tak? No, tak by było. Fajnie by było jakieś żółte pozbierać. Ja mam jedno. No dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery. Karta. Zero, odwrót, umieść potwora w czarnej... Z czarnej laguny na rzece. I takie, co? W czarnej nie powiem czym, tak? W czarnej. Mogłabym go położyć w czarnej. Mhm. Wilkołak, Frankenstein, znaczy narzeczona i szaleniec. Szaleniec jedzie o jeden w moim kierunku. A następnym. Twój kierunek jest gdzie? Tu, na most. Wskoczył do rzeki i wylazł na moście, no co ci powiem. Dobra. I nie rzuca kostkami. Nie, no bo nikogo tam nie ma. No i fajno. To ja teraz. No tak. Raz. Dwa. Trzy. Czosnek do rzeki. Czosnek do rzeki. Broń biologiczna. Może być. To jest, wiesz, tani sposób naszych babci. Czosnek? Mhm. Wieszać na szyi, żeby ten aromat wciągać. Ej, a nie chciałbyś zanim rozpatrzysz kartę, nie patrz tam jeszcze. Bo ty masz tą białą kartę. Jakbyś jeszcze wrzucił niebieską... Aha, nie zaatakujesz wtedy go. Musiałbyś się najpierw poruszyć. No właśnie. Dobra, to jedziesz? Bo tam są tylko dwie akcje dodatkowe. No. Trzy przedmioty i wchodzi Fritz. Dzwonnik z Notre Dame. Idzie do wieży i on chce do instytutu. I znowu lagun się aktywuje. No ale dobra, mam się czym bronić przed nim. A on pójdzie do mnie. Okej, okay. Dobrze by było, żeby do ciebie. Bo ja mam żółte przedmioty, to skarabeuszy. Dobra, trzy przedmioty. Doki. Doki, stodoła. No duże. I zwierzę. Mikroskopy zwierzę. Dobra, no to on idzie do mnie. No i to dwie kostki. Bo ja sobie to wylosowałem. Tak jest. No to dobra. To jak rzucę kostkami, to się nic nie stanie. Dwie kostki. Fuck. Cofnął statek i jeszcze zadał obrażenia. Obrażenie, no to odrzucę czerwone. Mhm. Dobrze. I teraz ja. Teraz ja, prawda? Tak, tak, tak. Jeden, tak. Dwa. Okej, okay. Próbuję osikowym kołkiem te skarabeusze przestawiać. O trzy. O trzy. Czyli jedziemy, nie? Jeden, dwa. Jeden, dwa, trzy. No jeszcze czwarta akcja. Uh-huh. Bo poruszyłam się o dwa, no nie? Byłam w posiadłości chyba. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tu byłaś. Tu byłam. No. Jeden, dwa, trzy. No to jeszcze szkatułka za trzy. Tak? Uh-huh. Czyli kręcimy dalej. Uh-huh. O trzy. Jeden, dwa, trzy. Zobacz, już prawie. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze pięć. Jeszcze pięć trzeba nam chyba. No damy radę, za chwilę nie będzie laguna. Albo będzie. Dwa przedmioty? Ja pierdzielę. Stodoła na górze. I opactwo. Tutaj. Dobra, i teraz tak. No to tego się nie rozpatrujemy, bo nie ma już wilkołaka. Nie ma, nie ma. Lagun. Idzie o jeden, to nie idzie. Rzut dwoma kostkami. Jedno obrażenie. Ściągamy tą panią przed ciebie. Chcesz odrzucać? On będzie atakował jeszcze drugi raz. Mhm.
tak czy siak. Ktoś ciąg panią, niech ją gryzie. I jeszcze szaleństwo się tutaj włącza. Szał bitewny. No to już odrzuć jakiś przedmiot. Odrzucę niebieski. No i tyle. Lecam. Bo stoję na niebieskim. I się uda. No uda się, spokojnie. Ale super, dobra. Teraz ja? No. Ale pięknie. I teraz tak, patrzcie tutaj. Pierwszą akcją podnoszę niebieski przedmiot. Drugą akcją wrzucam skamielinę. Nie, rotenon wrzucę do rzeki. I teraz trzecią akcją jest przepędzenie potwora. Czyli tak, będąc na polu, na którym znajduje się potwór z czarnej laguny, odrzuć żółty, czerwony i niebieski przedmiot, aby go pokonać. Czekaj, nie wyszło. Może od góry? Wyszło. Dobra, to. I to, i to, i to idzie tu. No dobra, a co mumia potrzebuje, bo my tam jeszcze będziemy kręcić... Czerwonych, 9+. No to ktoś musi wybrać stoły. Bez problemu, skoczę. Żółte, teraz ja? Nie, teraz karta. Teraz karta. Trzy przedmioty. Ichtiolog. Doktor Reed. W instytucie. Powiem ci, że żółte przedmioty by się przydały. O, na zawołanie. Lagun. Patrz tu. Lagun i szaleństwo. Szaleństwo musi być zostać przeniesione na mumię, kochanie. Kościół i gospoda. Tak, szaleństwo na mumię, bo... Pokonaliśmy tamtego. Pokonaliśmy. Dobra, o jeden się porusza mumia. W końcu się obudziła. Jakaś taka niemrawa jest. No nie, jakoś tak mało się porusza. Dobra, ja tam nie narzekam w sumie. Okej. Okay. Teraz ja. Tak. Patrz, jak rewelacyjnie się wydarzyło. Czytam papirusy. 4. Podnoszę i jedziemy tam o 4. 1, 2, 3, 4. Jeszcze jeden brakuje i... Serio. Tylko tak, musimy pamiętać, że wszystkie skarabeusze muszą być odkryte, żeby zakołkować mumię. 3, 4. Idę po kołek. Wystarczy nam kołek? Wystarczy. Nie chcę iść do niego, bo jakby się aktywował, to mogłoby być niefajnie. Jedziemy. 2 przedmioty, no i mumia się aktywuje. Dobrze, że tam nie poszło. Przenosi się o jeden, tak? No i tyle. Bo tutaj mamy jeszcze Laguna i Frankensteina. Kościół i obozowisko. Czyli tutaj. Dobra. Ej, a teraz te przedmioty nam się pomalutku będą kończyć. No ale są przecież. Spokojnie. Teraz ja. To ja się tepnę do stodoły? No jedź tam, tam jest dużo czerwonych. A nie ma gdzieś czerwonych i żółtych na jednym polu? Jest w dokach, ale za mało czerwonych. Za mało czerwonych. Wiesz, myślę o tym, żeby tutaj jeszcze użyć. Tak czy siak musisz być na polu z mumią. No. Raz, dwa. I trzecią akcją. Co mógłbym zrobić trzecią akcją? A wystarczy ci tam? Tam jest 10, tak? No, spokojnie. To możesz iść 16. Na przykład, nie wiem... Tylko, że... Aha, do kościoła i zabierać te dwa żółte? No ale to też bez sensu, bo... Ej, ale to jest dobre, bo wtedy mamy szansę na to, żeby ona gdzieś poszła, a jak jakieś przedmioty do ewentualnego odrzucania już mam. No to leć do kościoła. Tylko gorzej, jeżeli... Aha. Albo na cmentarz? Nie, to jest czerwony. Nie, polecę do kościoła faktycznie i to jest moja trzecia akcja. 2 przedmioty. O nie, mumia się aktywuje. No to nic. Przesuwa się do ciebie, albo do mnie. Ale ja nie mam przedmiotów, to może do ciebie? Przedmioty. Ja mam przedmioty, więc nie widzę. No i aktywacja. Czekaj. Dwoma kostkami. A tak za 2. Cmentarz i posiadło. Czysto. No, zobaczyła pięknie miłość swego życia i stwierdziła, nie będę biła. No tak, w końcu mam tutaj ten wiesz, tak magiczny, jest. Aż mam ochotę pooglądać ten mumię z 98. No. Ale wiesz, że ta mumia to jest 39? Really? Tak, to nie jest... To nie jest mumia, która jest Christopherem Lee? Czy to jest ta z Christopherem Lee? A to nie była z 58? My God. Nie ja oglądałam to z 98, którą bardzo lubiłam tak notabene. Z 98 to chyba wszyscy oglądali, no. Ale tych starszych to już niekoniecznie. Dobra. Dobra. Czekaj, bo tak, no. Aktywowaliśmy ją, więc tak. Teraz ty. Ja. Ja podnoszę to, co jest, więc rewelka, nie muszę iść aż tam. 1, 2, 3, jestem w muzeum i jeszcze lubimy w lustrzanym pudełeczku i przesuwamy jedynkę na swoje miejsce. Także tam już jest gotowe.
Żeby tylko ona się nie chciała zamurować. Dobra, mamy 5 kart, kochani, do końca. Damy radę. 3 przedmioty. Znajdziesz tam tyle? Przesuń znacznik szału, no to tego nie zrobimy. Następnie przesuń każdego mieszkańca jedno pole w swoim kierunku. Czyli tak, on tylko jeden tu, przedmiot tutaj on jest. Idzie tu, on do szpitala pójdzie tędy. Chyba, dorzuć. Że wodą w końcu to szaleniec. Dorzuć. Co? Przedmioty. Bo miało być 3, a ja znalazłem tylko 1. Dobrze. Czekaj, bo tak, Renfield poszedł i jeszcze on. On idzie do instytutu, więc pójdzie tędy. I profesor Pearson pójdzie tędy. Kościół. Tyle jest obywateli? Obozowisko. Chyba tyle. Instytut. Tak. Dobra. Jest. No i on się wkurza, nie? Idzie o 3, no to nie idzie i rzuca 2 kostkami. Ale wiesz, że on nie kocha. Pokłóciliście się chyba. Dobrze, może być. That's all. That's all. No dobra, tam jest gotowe, więc co robisz? To ja jestem z tych złych zdrajczyń, które nie odwzajemniają uczuć swojego adoratora i stoję na polu z mumią. Tak jest. Musisz teraz odrzucić przedmioty wartości 9 plus, by ją pokonać. Będąc na polu, na którym znajduje się mumia, odrzuć 9 plus, aby ją pokonać. Dokładnie tak, więc odrzucam. Wygrała! Tak się robi! Wiesz co? Mi się nam poszło. I teraz wyobraź sobie, że mamy 4 potwora i zostają nam... 3 karty. 3? 4. Ja mam takie dziwne wrażenie, że na 4 potwory nie jesteśmy w stanie wygrać gry. Może jesteśmy, tylko musimy bardziej optymalnie ogarniać swoje akcje, bo my tak trochę chaotycznie jednak biegamy. Ale te potwory też muszą być typu, nie wiem, Dracula, wilkołak. Takie łatwiejsze. Znaczy, wilkołak nie jest łatwiejszym, ale... W sumie może trochę... No dobra, nieważne. Krzysztof, jak odnalazłeś się w rzeczywistości, w której atakują Cię potwory z filmów wieku XX? Odpowiem Ci dość wymijająco, że tak powiem. Lakonicznie, tak? No może tak, może nie. Słuchaj, na początku jak gra do nas przyjechała, to byłem tak dość podjarany samą grą, bo dużo o niej czytałem gdzieś tam, wiesz, na internecie, że kooperacja, tutaj potworki, bla, 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 fajnie, tutaj klimaty z filmów, grozy, tych takich starszych oczywiście, nie te klasyki. Lata 2000, tylko tam powiedzmy 1980 i jeszcze starsze, jeszcze starsze, jeszcze starsze. Później otworzyłem to pudełko, zobaczyłem te komponenty, to tak troszkę mi ochota przeszła, a później zaczęliśmy grać i w sumie gra mi się spodobała ze względu na tę kooperację, którą tutaj mamy i na wymuszenie na nas faktycznie wspólnego działania. I wspólnego podejmowania decyzji właściwie. Gra jest bardzo dynamiczna. Cały czas my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby chodzić po tej mapie, bo bez przedmiotów nie zrobimy absolutnie nic. Przedmioty to jest baza. My musimy je mieć, żeby rozwiązywać rzeczy, musimy je mieć, żeby się bronić, musimy je mieć, aby pokonywać finalnie potwory. Musimy ustalać między sobą, co każdy z nas powinien zrobić w swojej turze i musimy bacznie przyglądać się, co odwalają potwory na planszy. Na samym początku, jak graliśmy w tę grę, miałam takiego delikatnego, ja to nazywam mechem, niech to będzie mech, czyli miałam taki niesmak, że gra jest za prosta, że można by było troszeczkę to, nie wiem, zmodyfikować, żeby było trudniej i tak dalej. Ale później, z czasem, im więcej graliśmy, tym więcej przyjemności czerpałam z rozgrywek. Ale, bo pamiętasz, na samym początku ta nasza pierwsza rozgrywka to była przeciwko dwóm potworom. Dracula i Czarna Laguna. Więc to naprawdę było tak turbo proste, że to właściwie to można nazwać wariantem dla dzieci. A wariant taki 3-potworowy jest już dla dorosłych. To tak fajnie się gra, można coś pokombinować, jest jakiś tam dreszczyk emocji, że możemy przegrać. Ale przy wariancie 4-osobowym to już jest dla sadomasochistów. Znaczy 4-potworowym. 4-potworowym, przepraszam. 4-potworowym, bo to jest wariant trudny, próbowaliśmy w niego zagrać 2 razy, 2 osoby i w 4 osoby, 3 osoby, no ale nie zadziałało. I słuchajcie, im więcej w tę grę grałam, tym bardziej ją lubiłam, w sensie moja sympatia rosła, mimo tego, że zasady są bardzo proste, bo mamy dosłownie kilka akcji, które nie są okraszone jakimiś turbo skomplikowanymi mini detalami, o których trzeba pamiętać. Idziesz, zbierasz, bijesz. To są takie bardzo basicowe, rzekłabym, tak, rzeczy, które robimy.
Musimy troszkę pamiętać o tych obywatelach i tutaj właśnie nasza koleżanka, która z nami grała i ostatnio właśnie tych obywateli zbierała i ich zaczęła przepychać, tak sobie pomyślałam, kurczę, przecież to nam napędza białe karty, które są nam potrzebne. A wcześniej rzeczywiście tak troszeczkę o nich zapominaliśmy. Ty poświęcisz kilka akcji na to, żeby dostać kartę, która ci da dwie akcje. To jest bardziej ochrona przed... Ale to też może dać... ochrona przed terrorem, a nie może dać ci też kartę, która wyłącza fazę potworów. Może ci dać. No i to już jest bardzo pomocne. No ale czy to jest warte poświęcenia tam powiedzmy 4 czy 5 akcji, żeby kogoś przetransportować? Jeżeli tak ci jest po drodze, to w czym problem? Ile jest ci po drodze. No ale okej, dobra. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było do gry dodać warianty, w sensie, że oprócz tego, że mamy wspólny cel, czyli po prostu pozbycie się potworu z miasteczka, fajnie by było jednak mieć jakieś cele własne, na przykład, nie wiem, zakończenie swojej gry na jakimś tam polu, albo na zbieranie jakichś przedmiotów o wartości jakiejś tam, na koniec gry to by było trudniejsze, motyw zdrajcy, czy można by tutaj było ogarnąć? Można by było. Jak w każdej kooperacji można by było, myślę, że byłaby ciekawiej. No jeżeli i to by było też takie troszeczkę urozmaicenie gry, no bo jednak mimo tego, że gra jest regrywalna, bo to, co się dzieje na planszy za każdym razem, to jest wow, to jest po prostu zupełnie inna bajka i inna historia. Dzieją się rzeczy zupełnie różne. Te warianty też by były fajną rzeczą. No i najciekawszym aspektem Horrified jest to, że gramy przeciwko 6 różnym potworom, które mają różne mechaniki. My wygraliśmy naprzeciwko mumii, potworowi z Czarnej Laguny, pieszczotliwie nazywanej Rogalem, lub też Wilkołakiem. Ale mamy również... My to na wszystkich graliśmy gdzieś tam już poprzednio. Mamy jeszcze Niewidzialnego Człowieka, mamy Frankensteina i Narzeczoną Frankensteina i mamy Drakulę. Drakula z tego wszystkiego jest taki troszkę najłatwiejszy, ale... Jest najłatwiejszy, ale najbardziej upierdliwy, wydaje mi się. Frankenstein i Narzeczona oprócz tego, że są upierdliwi w swojej miłości, to jeszcze rzeczywiście za każdym razem, jak występowali, to przegrywaliśmy, więc stwierdziliśmy, tak, że nie dzisiaj. Ja tak może wam A pokażę. Niewidzialny jest taki względnie chillowy, powiedzmy. No. Ten Frankenstein i Frankensteinówka, Frankenstein chyba zaczynał na cmentarzu, a Frankensteinówka zaczynała w lochach. I oni gdzieś tam po drodze idą do siebie, bo to jest niekończąca się miłość, takie never ending love. I oni w końcu jak się tutaj spotkają, dają sobie buziaczka, tutaj nad całym miastem się czarne chmury roznoszą. Frankenstein's party. Tak. Terror nam rośnie do góry, a oni wracają z powrotem tutaj. I oni znowu sobie tutaj gdzieś tam ciumaska dają i znowu nam terror wzrasta. I tak w trakcie rozgrywki potrafi być 4-5 razy. Innymi słowy, jak oni imprezują, to złe rzeczy się dzieją i ludzie się zaczynają bać. No, generalnie jest zabawnie. I po tych kilku partiach, bo szczerze powiedziawszy, graliśmy w to trochę. To nie była jedna, dwie partie, tylko około 5-6. Nawet więcej bym powiedział. Każda była trochę inna, każda wymagała od nas innych rozwiązań. No było fajnie. I do czego ja zmierzam? Tak jak na samym początku byłam mało przekonana, jak zaczynaliśmy grę, tak teraz mam po prostu do niej ciepłe uczucia i myślę, że jeżeli będziemy grali właśnie z jakimiś casualami, albo będziemy chcieli do czegoś takiego bardziej luźnego siąść, czy cokolwiek, to będzie gra, do której rzeczywiście fajnie będzie wrócić. Wiesz co, jak gdzieś tam na samym początku jeszcze, jak mnie pytałaś, poruszyłem ten temat taki, że otworzyłem pudełko, zobaczyłem coś w środku i troszkę mi te emocje opadły, bo chciałbym tutaj nadmienić, że jakość wykonania tej gry troszkę odbiega od tego, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni w innych grach. Chodzi mi o to, że ta plansza sama w sobie jest jakoś tak dziwnie zgięta. Tutaj jest jakaś taka, nie wiem... taki przegub jakby, taka membrana, nie wiem, to jest takie miękkie w środku. Ona gdzieś tutaj nam delikatnie odstaje, właściwie od zawsze. Ucieka, troszkę to ucieka. Figurki są wykonane z takiego miękkiego plastiku, ale to nie jest problem. To nie jest najmniejszy problem. Problemem są kartochy. Jeszcze karty. Karty, które one są takie strasznie cienkie, strasznie ja już liche. Widzę, że po czarnych widać jednak po tych 6 czy tam 7 rozgrywkach jednak ślady użytkowania dobrze będzie je zakoszulkować. Krzysztof, bo ja zamierzam w tę grę grać. Dobrze. I jeszcze tam w środku jest taka wypraska, wytłoczka, insercik taki kartonowy, kartonik. Gdzie no wiemy już, że te kartony potrafią mieć jakieś grafiki ładne i to taki ładny kartonik potrafi być. To jest przekładka być. Bardzo. A tam jest taka czarna przekładka, na której jeszcze widać takie pogufrowania z takiego, wiesz, zwykłego kartonu, który powiedzmy, że jest pomalowany.
i tak, takie pierwsze wrażenia wizualne, właściwie takie organoleptyczne, jeżeli tak oglądałem tę grę pod względem wykonania, to nie było coś takiego wow, nie było tam wodotrysków ani fajerwerków. Okej, okay, czyli tak, plusik, łatwe zasady, plusik, nawiązania do popkultury i do kultowych filmów tak? wieku XX, tak? plusik za różne mechaniki przy różnych potworach, plusik za kooperację i planszę, i granie nad stołem, i plusik za całokształt. No nie wiem, no po prostu jest okej, okay, naprawdę no jest okej. Okay. Natomiast minusik właśnie za karcioszki i za... Za wykonanie, mały minusik za brak takiego wariantu z ukrytym zdrajcą, ewentualnie ukrytych... Ja myślę, że to nie jest minusik, ale fajnie by było wprowadzić modyfikację. Ja, no tak, ale to jako wariant. Gra, tak mi się wydaje, bo graliśmy już w różne gry i ona tak jest, aż tak prosi się o to, żeby jej tutaj to dać. No, nie dostajemy tego w pudełku. Być może gdzieś ktoś sobie stworzył na Board Game Geeku jakiś taki wariant, wiesz, właśnie z ukrytymi tożsamościami lub celami. Wiesz co, taki minusik, nie minusik, jeszcze czasami dochodzi do sytuacji, że na planszy nie ma danego przedmiotu, a my koniecznie go musimy mieć. Ale to już jest, i wtedy wiesz, idziemy na przeczekanie. Ja wiem. I teraz to jest... To już jest po prostu to, co się dzieje w rozgrywce. No czasami tak bywa, koniec, kropka. Ja tylko chcę poruszyć ten temat, że takie rzeczy mogą się zdarzać i niektórych to może frustrować, ale moim zdaniem jest to po prostu mechanika gry, do której musimy się dostosować i musimy po prostu przeczekać na tej planszy, na tej mapie, żeby nas potwory nie zjadły. Dobra. Tyle. Mieliśmy gadać 5 minut, Krzysztof. 5. Gadaliśmy jakieś 5, jakieś 15, jak zwykle. 15. To jest jakaś masakra. Okej, okay, słuchajcie, u nas na mediach społecznościowych pojawiły się materiały związane z tą grą. Jakieś wpisy na Facebooku, na Instagramie, zdjęcia, filmy na TikToku również były, również dla Was przygotowałam. Także wszystkie linki znajdziecie w opisie na dole, jak również link do World Gamecka, serwisu Gramy w Planszówki, czy do jakichś wpisów z Ravensburgera, chociaż nie jestem pewna, czy oni już mają polską stronkę swoją. Nie wiem. Poszukam. Nie jestem pewien. Poszukam, jeżeli będzie, to Wam podrzucę. No i oczywiście link do kawy. Widziałem taki chyba planszowe suchary zrobiły taką grafikę właśnie, Ravensburger, i to był taki hamburger z krukiem zamkniętym w środku. Okej, okay. Szkoda, że nie mają tego logo. Rozbawiło mnie to. Tak, rzeczywiście suche, w końcu planszowe suchary. Dobra, w komentarzach na dole dajcie znać, który potwór podobał Wam się najbardziej. Mam tutaj na myśli jego mechanikę, to w jaki sposób się poruszał, atakował, aktywował swoje zdolności. Pamiętajmy o tym, że są jeszcze inne potwory, na które możecie grać. To nie jest tak, że to muszą być konkretnie te trzy. I inne postacie. No i inne postacie, tak, bo my gramy akurat tymi, lubimy te postacie. Ja wiem, powinno się losować na samym początku, ale ja stawiałam na wygraną podczas tego gameplaya. Ja tak wylosowałem. Kiedy? Naprawdę. Trzy gry temu? Tak, i to jest przypisane na 3 gry w przód. Czekamy na Wasze łapki w górę oraz na subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to kliknijcie w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia, a my będziemy się pomału żegnać, będziemy mieć dla Was coś fajnego, jeżeli wszystko się poskłada tak, jak trzeba, co nie, Krzysztof? Mówisz o czym? No, o tym, co wczoraj. O czym rozmawialiśmy i co planowaliśmy, no. Żeby to tak jakoś... Przepchnąć, upchnąć. I rozgospodarować przestrzennie, tak? Tak? Okay. Nie, nie! Mówię o tym, co się stało wczoraj wieczorem nad stołem. Na stole. Czaję, okej, okay, dobra, to taka nowa gierka, która będzie miała Kickstartera niedługo i prawdopodobnie nagramy dla Was gameplay, żebyście wiedzieli, ale jeszcze nie będziemy zdradzać, co konkretnie, jak konkretnie. Niech to będzie owiane tajemnicą. Dobra, trzymajcie się. Mroczną tajemnicą. Totalnie mroczną. Tak, pełną. Wszędzie jest mgły. To jest taka macka wynurzająca się spod wody. I trochę śmierdzi rybą. Dobra, tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.